Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście jest to FIFA 20, Volta, tryb fabularny. No i na początku przepraszam, że ten odcinek pojawi się prawdopodobnie wieczorkiem, ale wróciłem tyle co z boiska. Nagrywaliśmy kolejny fajny materiał, który zobaczycie już w sobotę, więc mam nadzieję, że takie usprawiedliwienie może być. Dzisiaj prawdopodobnie to będzie wielki finał właśnie tego trybu. Mistrzostwa świata, które się zbliżają, to będzie ostatni turniej, podobno jak jest w Volcie, więc życzę wszystkim smacznego, którzy oglądają. Dajcie znać, co macie dobrego. Ja akurat teraz nic do picia nie mam, więc będę musiał zaraz wziąć sobie jakąś wodę, ogarnąć. No i zobaczymy, co się będzie działo w dzisiejszym odcinku. A, jeszcze jedna fajna informacja. W momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, na kanale Fortuny pojawił się mój vlog z wyjazdu na pierwszą ligę. Dawno już pytaliście się, kiedy będą jakieś fajne vlogi ze spotkań, z wyjazdów, właśnie na stadiony różne polskie. Więc pod spodem w opisie macie link. Zajrzyjcie, dajcie znać, co sądzicie właśnie o tym vlogu. Czy wam się podobał, także tam na kanale Fortuny od razu. Być może pojawią się w takim razie częściej takie vlogi, jak będziecie chcieli, na ich kanale. W każdym razie wszystko ogłoszone, możemy już grać. Dla telewizji. Super. 10 minut. Trochę im się śpieszy. Zaraz wrócę, Sid. Daj nam 10 minut, dobra? Tylko bądź na czas. O, zabawne. Wielka szkoda, że brakuje tu dziś tak wielu legend. Zostali zastąpieni przez młodszych graczy. A tak szczerze, brakuje im naszych umiejętności. Ej, ej, gościu, obaj zostaliśmy tu zaproszeni, więc spasuj, co? No, właśnie o tym mówię. Młodzież nie ma za grosz szacunku. Stary, jedziesz właśnie po mnie przed kamerą. Ej, mówię tylko jak jest. Myślisz, że to ty wymyśliłeś dobra, ten sport? Dobra, dość już. Dość. Ta, spadaj stąd, ze swoją niańką. Nie jesteś nawet tego wart. O co chodzi temu Van Gilsonowi? Hej, musisz sobie umieć radzić z hejterami, stary. Coś o tym wiem. No to teraz mi naprawdę głupio. Masakra, odbiło mi na twoich oczach. Nie, nie, nie. Użyj tego ognia, ale na boisku. Tylko tam się liczy. Hm? W sumie prawda. No, no. A co? To całe gadanie to zwykła strata czasu i energii. Czaisz? No okej. Dzięki, stary. Oczywiście, tak jak powiedziałem ostatnio, zaczynamy od meczu finałowego. Gramy z PSG, Ed po drugiej stronie. To, co mnie martwi, to to, że w moim składzie jest Ramos i Casemiro. Czyli no niezbyt dwóch technicznych zawodników. Przynajmniej będzie miał kto bronić. Po drugiej stronie widzę Neymar. Także tutaj skupmy się i... Ważne, żeby tylko Ed był wkurzony po tym meczu. Brawo, Sergio Ramos! Pierwsza fajna moja asysta. Pokażę wam, bo nauczyłem się kilku nowych rzeczy. Tylko najpierw trzeba zrobić dobry wynik, bo to jest podstawa. Nie chciałbym po raz kolejny grać tego turnieju, bo tak naprawdę powiem wam, że poza nagrywaniem próbowałem sobie rozegrać ten turniej i od razu przygotować mecz finałowy dla was. Oj, teraz może być gol. Pięknie, tutaj Eda wyjaśniłem. Chociaż no, do pustej, super. Próbowałem sobie grać i tak naprawdę dopiero za piątym razem chyba byłem w finale. Więc naprawdę sporo minęło. Nikt nie podchodzi. O, ale dostał tutaj chyba Di Maria. Jak widzicie, oni mają zawodników bardziej przyskilowanych. Sergio, broń to, proszę cię. Ładnie. Kurczę, ale im się odbija pod nogi. 2-1 i Ed strzela bramkę. Tak jest, szybka, świetna odpowiedź, 2-2 Casemiro. Nie ma tutaj czasu w ogóle na triki, no trzeba grać po prostu prostą piłkę, byle tylko wygrać to spotkanie i przejść do mistrzostw już. Pusta bramka, Kazek, o to chodzi. W sensie chodziło mi o to, że Casemiro, a nie, że strzał z Kazga czy z Karola, jak tam wolicie. Kurczę, bez sensu poprosiłem o podanie. 3-3, ale się rozstrzelali, nie? Tak jest, do pustej bramki, ale się udało, 4-3. Pytaliście się też, dlaczego tak ciężko jest trafić ogólnie w Volcie. Otóż tutaj macie strzelanie ręczne, więc to wszystko jest tym spowodowane. Kazek, dlaczego ty tutaj w ogóle nie chciałeś podejść? To nie wiem, ale wbiegłem sobie do bramki, mamy 5-3. Jak będę miał przewagę taką 3-bramkową, to wtedy postaram wam się pokazać te nowe rzeczy. No właśnie, no właśnie, na razie nie ma czasu na zabawy, ale oni strzelają w ogóle wszystko. Każdą sytuację, którą mają, to od razu jest gol. Ja nie mogę w ogóle się tutaj pomylić. Kazek dobi to, kurczę, no nie. Jest tylko jedna bramka przewagi teraz, a to nie jest dobre. Bo tutaj widzę, że Ed już się rozpędza strasznie nas skrzydłami tutaj.
Masakrują. Patrzcie, spróbujmy to tak. Ale by to ładne było, ale patrzcie, czym to się skończy, nie? Nie. I remis 5-5. Neymar to do pustej bramki. Widzieliście, próbowałem się trochę pobawić, tak to się skończyło niestety. Miała być ładna asysta, a skończyło się bramką dla PSG. No dobra, druga połowa przed nami. Trzeba zrobić szybko przewagę. Patrzcie, no taka ładna klepka i nie udało się trafić do pustej bramki praktycznie. Dobrze. Tak jest, Sergio Ramos. Nie z główki, ale wpadło. 6-5. Rozklepmy ich. 7-5. Trzeba trzymać tą przewagę teraz. Już niedużo do końca tego spotkania. I z dedykacją dla Eda, tylko czym się zatrzymał. Co jest? No co jest, gościu? Patrzcie, no nie, to byłoby piękne. Ja go tam próbowałem sprowokować i do tego jeszcze później byłaby bramka. Dajmy jeszcze raz. To ich musi wkurzać, to serio musi wkurzać. Pokażę wam jeszcze tą jedną rzecz, której się nauczyłem. Cyk, cyk i podanko. Tylko na razie tych wszystkich rzeczy nie mogę wykorzystywać, bo widzicie, co się dzieje, jak się zaczynam bawić. 7-6, 28 sekund do końca, tak? Nie. No i patrzcie na to, bez... Ramos, co ty zrobiłeś? 7-7. I tak się kończą zabawy właśnie w tym trybie niestety, szkoda. Tak? 6 sekund przed końcem. Kazek strzela bramkę i teraz trzeba się bronić. Brońmy się, Sergio. Ja wiem, że ty potrafisz grać w obronie. Koniec, koniec, Ed nie trafił. I co było kozaczyć? Było kozaczyć, gościu? Oto i on, ostatni na placu gry. Król boiska i zwycięzca nowojorskiego turnieju ulicznego Remi! Pewnie czujesz się kozaczką. No, w sumie ujdzie w tłoku. Ta, pozamiataliśmy ich jak trzeba. To fakt. O, Van Gils. Van Gils, wybacz, nie słyszałem cię. Że co słucham? A coś taki cichutki, co? Hej! Brawo, solidnie grałeś. Ale... zadzwoń do Jaya. Ja, świetnie się spisałeś. Dzięki, ty też. Ej, ludzie już gadają, że zagracie na mistrzostwach Buenos Aires. Wygrajcie tam, a wiele drzwi może stanąć przed wami otworem, serio. No pewnie, stary, pewnie, ale wiesz, przed nami jeszcze kupa roboty. No wiesz, Jay wraca po kontuzji, drużyna znowu w komplecie. Trzeba pracować, planować, trenować, wiesz jak jest. Świetnie, z takim nastawieniem szybko przejdziesz na zawodostwo. Powodzenia. Tobie też. Syk. Bum. Cześć. No cześć. Zobaczmy sobie na moje drzewko i chyba tutaj wezmę sobie wykończenie, bo czasem, jak widzicie, to u mnie szwankuje. 78 overall póki co, no i czas na kolejny turniej. Jay, jest forma! Gdzie twoja kamerzystka? Hej, ekipa zaraz będzie. Trenujemy, tak? Jak Nowy Jork? Chad, szkoda, że bez ciebie. Wiesz, że zostałem już gotowy. Z torbą w ręku. Czekałem na transport na lotnisko. Dostaję esa od Bay, że ktoś mnie zastąpił. Zacząłem się zastanawiać, co zrobiłem nie tak. Gdy nagle dzwoni do mnie... Van Gils. Van Gils. Prawdziwy przyjaciel. I tak bym się dowiedział. Wszystko jest na waszym kanale, bo nie umiecie inaczej funkcjonować. Pokłóciłem się o to z Edem, jak powiedziałem, że chcę założyć drużynę. Młodzież nie wie, co to szacunek, Jay. Myślą, że wrzucą dwa klipy na krzyż i zgarną wszystko, na co my ciężko pracujemy. A ja cię broniłem, Revi. Bo wiedziałem, na co cię stać.
bo chciałem wierzyć, że te wasze całe nagrania to tylko dobry PR, a ty jesteś skupiony głównie na graniu. Hej, tak właśnie jest. Ośmieszyłeś mnie! Na oczach kumpli, na wideo. Myślałeś, że jak zareaguję? Nie, to nie tak wyglądało, Jay. No a niby jak, Rev? Nowy Jork wyszedł znikąd. Bea nie mówiła, kogo zastąpię. Co ty sobie wyobrażasz, że zająłbym twoje miejsce, gdybym wiedział? Ed miał rację. Na szacunek trzeba zasłużyć ciężką pracą. Człowieku, co ty o mnie wiesz? Wystarczająco, żeby wiedzieć, że patrzysz tylko na siebie. Siebie? Latamy po całym świecie, harujemy, sklejamy tę ekipę dla ciebie, Jay. Dla ciebie. Jesteś tego pewien? Jay. Wszyscy już tu są. Chcą trenować. To może my... Potem to rozkminimy, co? Za późno na to. Miłej zabawy w Buenos Aires. Jay! Dokąd idziesz, stary? Co mu jest? Dzięki, stary. Sporo miejsca, nie? Co? No, tak, tylko zagaduję, wiesz. Jasne. Jay, trochę się wkurzył. Przejdzie mu. Teraz już za późno. Może dam znać paru legendom. Brakuje nam jednego. Może będzie na mieście ktoś, kto szuka meczu. Po prostu czuję, że skopaliśmy sprawę. Ja skopałem. Ref, lecimy na Mistrzostwa Świata. A ci goście... To twoja zasługa. Nie wygląda mi to na porażkę. Robię od razu trening zaawansowanego... O właśnie, zaawansowanego strzelania. Ocena B także może być. Zrobię wszystkie treningi przed turniejem jeszcze, żeby troszkę lepiej już mój zawodnik wyglądał. Zawsze warto się wzmocnić jednak, nie? Legendy nic nie odpisały. No to dajmy światu znać, że tu jesteśmy. Siema, przyszliśmy się zapisać. Czekaj, nagram jak się rejestrujemy. Chociaż nie, powinnam żyć chwilę. Coś jest nie tak. Jak to, Jay-Z nie już się zgłosił? Z nową ekipą. Jay? O co tu chodzi? To co? Ktoś musi wam pokazać, jak się kończy stawianie ambicji przed lojalnością. Zebraliśmy twój skład, Jay. Wiesz, nie ma Jay ten bez Jay Zinio. Co? To zupełnie nie tak, Jay. Zabrałeś mi wszystko, na co pracowałem. Ale nazwy nie ukradniesz. Pewnie twoi followersi ci pomogą. Jak nie Jay ten, to co?
No, Rev, udało się. Uda się? Jak to wygramy? Dobra. Nie ma znaczenia, kim jesteście. Ani skąd. Siedzimy w tym razem. Właśnie tu. Właśnie teraz. Okej, czas pokazać światu, kto tu rządzi! Tak! Tak! Jesteśmy z tobą. Świetnie. Do dzieła! No jak nie J10, to skilla nie kupisz. Fajnie, że wszyscy są ubrani teraz na niebiesko. W ogóle jest strasznie niebiesko, bo tutaj też podłoga niebieska. Oni mają niebieskie stroje z pomarańczowym. My mamy na niebiesko też wszystko. No dobra, zobaczymy jak pójdzie ten turniej. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło dobrze. Ale to wyłapała. Pierwszy dobry strzał. Podbiegaj tutaj od razu. I patrzcie, słupek dobitka. 1-0. To jest taka nasza typowa akcja. Klepka ze słupkiem. Patrzcie. To byłaby jedna z najpiękniejszych asyst, jakie ja kiedykolwiek zrobiłem. No nie, 1-1. Ajajajajaj, ciężko tutaj się gra, powiem wam, że zdecydowanie to jest inna Volta jakby na tym turnieju. Ale to było ładne, ale to było ładne, z piętki, pięknie. Mamy rzut rożny, jeszcze raz mocno tutaj. Ale to jest dobre rozegranie w ogóle tego stałego fragmentu gry, na krótko i strzał od razu. Słupek. Czy to kogoś dziwi? W takim razie czas na drugą połowę tego spotkania. No i byle utrzymać ten wynik, zagrać na zero, że tak powiem, w obronie i będzie dobrze. Ale tutaj prawie dobry przechwyt. I jeszcze raz. Z rożnego. I dobi. No byłoby po meczu, naprawdę. Jakby to było 3-1, to już byłoby po meczu. Jeszcze raz spróbujmy. Dobi, to proszę, Sid, jesteś wysoki. No nie. Dobra, 10 sekund do końca. 10 sekund do końca, ja się cofnę tutaj. Trzeba trzymać wszystko z tyłu. Na spokojnie, już na czas teraz z nimi. A jak? Jest dobrze, pierwsza runda wygrana. Zostało 5, ale naprawdę to było ciężkie. Patrzcie w ogóle, jaką ekipę można rekrutować. Weźmy sobie tego ziomka. Do formacji mi pasuje i do tego 82 overall. Tak to aktualnie wygląda w moim składzie i najsłabszy jest teraz Big T. Także no zobaczymy oraz to jeszcze Sydney. No zobaczymy, ale byle więcej takich właśnie jak ten ziomek, 82 overall, wygląda super. Szkoda, że w ogóle stroje się nie zmieniają, nie? Mogłaby tam ta ekipa mieć na przykład żółte teraz albo zielone. Myślę, że w ogóle w tym trybie Volta to oni mogli więcej rzeczy dopracować, ale jakoś tego nie zrobili, nie wiem dlaczego. No to bramka turnieju jak nic. Dobi. To ja dobiję. 2-0 to jest moja pierwsza bramka w tym turnieju. Ciekawe, czy jakieś cieszynki działają, czy jednak nie. Coś takiego. No dobra, niech będzie. Ale piękna bramka, naprawdę piękna. No zobaczcie. Ta dobitka z lewej nogi, z czuba. Trochę w tym trybie Volta zabili też taki fan z gry, mam wrażenie, bo w tych dawniejszych FIFA Street po prostu to cały czas można było grać trikami, a tutaj jak zaczynam się bawić, to łaka łaka z siatą. I'm done, ja wychodzę, elo. W tym momencie to pozdrowienia dla taktyka, bo jak on to zobaczy, to łaka łaka w biegu połączona z siatką. No a wracając do tematu, to zabili trochę właśnie taki fan. Tutaj też można oczywiście wykonywać triki, ale to nie jest aż tak płynne, aż tak fajne jak w FIFA Street. I wydaje mi się, że czasem po prostu nie można nawet robić tych trików, tylko trzeba grać tak, żeby wygrać. Ej, tutaj coś idzie lepiej, 4-0, a z tamtą ekipą się strasznie męczyłem. I od czego to zależy?
Cyk, cyk, cyk. No nie, no z tymi to o wiele łatwiej. Mamy rzut wolny, no tutaj będzie trochę ciężko strzelić, ale spróbujmy, bo dlaczego by nie? W samo okienko jakby weszło... Słup! Zawsze takie podanie cieszy, nie? Podaj mi to jeszcze, podaj, 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 spróbujemy zrobić asystę taką ładną. Tak. O! Oj, to ładna kombinacja była, no nie? Dwie minuty jeszcze do końca tej drugiej części spotkania, no ale wątpię, że tutaj coś złego się wydarzy. No, chociaż bramka wpadła. Między nogami 7-1. Tak naprawdę tutaj to już czekam na koniec tego spotkania, bo nawet już nie ma co więcej strzelać, bo to i tak bez różnicy i tak. No, świetnie zagrano, naprawdę. Co ta sztuczna inteligencja w tym meczu teraz robi, to nie mam pojęcia. I drugie spotkanie za nami. Coś ciekawe, pierwszy mecz był zdecydowanie trudniejszy niż ten drugi. Zobaczymy, co będzie w trzeciej rundzie, bo rund mamy 6, pamiętajcie. I tak się zastanawiam, kogo tutaj zrekrutować. Myślę, że Paul będzie spoko. 82 i drugi pomocnik. Udało się. Mamy awans, dajesz wiarę? Byle nie spaprać. A mówili, że nie macie szans. Mówili, że się nie pojawicie. A tu? Proszę bardzo. Idę uzupełnić płyny. Wiesz, gdzie pracuje Revi? Moja firma, Villanova & Associates, reprezentuje najlepszych graczy na świecie. Rzadko widzi się taki poziom w tym środowisku. Poziom? No, może poza małym spięciem w Nowym Jorku. Ten turniej może być dla ciebie dopiero początkiem. Kręci się tu sporo skautów szukających nowej gwiazdy. Mogę ci pomóc. Przemyśl to. No, co jest? Chyba chcę współpracować. Zamierzasz się zgodzić? Sam nie wiem. Może tak. No to chyba koniec. Nie, rozumiem. Trzeba myśleć o sobie. Sid. Uliczna drużyna stoi na drodze kariery. Ale nic jeszcze nie podpisałem. Jeszcze. Każdy się zmywa. No weź, Sid. No w tym momencie to naprawdę solidnie wygląda. Potrzebujemy jeszcze kogoś na obronę i na bramkę. Być może po kolejnych spotkaniach będzie też lepiej. No i pasuje wszystko do mojego ustawienia, czyli diamentu. I wydaje mi się, że też łatwiej mi się mogło grać przez to właśnie, że mam już lepszy skład i to też robi robotę. W ogóle tak sobie myślę, to wiecie, czego mi jeszcze brakuje? Podczas tych scenek wyborów naszych odpowiedzi. To było naprawdę bardzo fajne w Hunterze i też dawało nam... Pierwszą bramkę od razu. Dawało nam to jakiś przynajmniej trochę wpływ na to, jak się potoczy fabuła, czy pójdziemy w takim kierunku, czy też w innym. Myślę, że naprawdę ten tryb ma potencjał, tylko muszą go bardziej dopracować i przyłożyć się do tego. No, dawaj to, spróbujmy. O, ale obroniła. Tutaj w ogóle u nich jeden zawodnik, to wygląda Ronaldinho, a teraz broń to, proszę. Super, super. U nas w sumie ten ziomek jest jak Sisse, o ten tutaj. Pamiętacie Sisse? Pewnie ci młodsi nie, ale starsi powinni. Super są te rozegrania. Jak będziecie grać właśnie w Voltę, to rozgrywajcie na krótko podaniem po prostu rzuty rożne i później naciskajcie od razu strzał, co wymusza strzał u waszego właśnie zawodnika, którym wy nie kierujecie, ale i tak możecie mu jakby nakazać uderzać. To jest naprawdę spoko. Spróbujmy sobie może troszkę pokapkować i wjechać pod bramkę przeciwnika. Ała, to bolało. Halo, gdzie jest tą nogą wyprostowaną na wysokości klatki piersiowej? Co to, De Jong jakiś tutaj gra, czy co? O,
Oj, mamy 2 do 1, 15 sekund przed końcem tej pierwszej połowy, ale z tą ekipą się już gra może nie tak łatwo jak z poprzednią, ale łatwiej też niż z tą pierwszą. Zobaczymy oczywiście jak to będzie na koniec, ale no strzel to, strzel, strzel do pustej. Tak jest, piękna odpowiedź, ładnie to zrobiliście. Czasem mnie tak łatwo wpuszczą, a czasem w ogóle nie mogę rozegrać piłki. Tak jakby to było trochę dziwnie wyważone. No ale dobra, nie było faulu. Halo, co ty mi tutaj? Cyk, cyk. I podanie górą. Podanie górą mówiłem. Dobra, sam sobie podrzuciłem. 5 do 1. Trochę mi to nie wyszło, ale koniec końców jest bramka. Czyliż to byłby gol sezonu? No nie mówcie, że nie. Normalnie na VHS kasetach bym zapisał i dzieciom pokazywał po komunii. Jak nic. Co tatuś zrobił w Wolcie? Ja pierdziusiam. Ostatnie sekundy tego spotkania. No i tutaj już się nic złego nie wydarzy. Wygrywamy 5 do 1. Ale mi szkoda tej akcji, kiedy sobie to podrzuciłem tak ładnie i trafiłem w spojenie. Czyli mówiłem wam, że potrzebujemy kogoś na obronę oraz na bramkę. No dobra, czyli obrona to będzie w takim razie... Jen? Okej. W takim razie czwarta runda przed nami. No i tutaj jak zwykle na spokojnie, najpierw pod wynik, a później się można bawić. Jakby... no właśnie miałem mówić! Jakby to z główki trafił, to byłoby coś pięknego, no i trafił. Ale to ładne podanie było, ale zobaczmy. Dziadowianka WC, tak się nazywa skład naszych przeciwników. Co? Gramy na główki, gramy na główki. Ej, nawet nie było widać. Gość to przyjął i strzelił z nożyc. Co tu się wydarzyło? Jakiś Ash Ketchup z Alabasti, kurczę. Dobra, jest rzut rożny, wiecie jak go trzeba rozegrać. Na krótko. Ach, jeszcze raz, dobra. Na krótko. I weszło. Szkoda, że tak nie wchodzi z rożnych. Ogólnie w FIFA. A z tych główek naprawdę tutaj fajnie można postrzelać. Dobra, spróbujmy. Muszę uważać też na faule, bo tutaj faule się liczą. Mamy jeden faul już ogólnie. Ale mamy też kolejną bramkę. 3 do 1 pod koniec pierwszej części spotkania. A widzicie, faule 1 do 1. Nie wiem, co się wydarzy, jak będzie więcej fauli. Nie chcę tego sprawdzać. Wow. Nie no, te rożne są zbyt OP. Kurde, co goście poklepali, to jest szok. 4-2. No przepraszam, nie tak to miało wyglądać. Miałem ją przerzucić, ale się nie udało. No i mamy 5 do 2. To jest ostatnia akcja już prawdopodobnie w tym meczu. Uderzmy sobie jeszcze na sam koniec. No oczywiście poprzeczka. Jak żeby inaczej. Czyli w takim razie pozostaje nam teraz półfinał, no i już wielki finał Mistrzostw Świata. Teraz trzeba się skupić znowu, w tym półfinale będzie git. Jeśli chodzi o rekrutowanie kogokolwiek, to nie ma tutaj nikogo do wyboru. Potrzebujesz chwili? Spoko. Ja też. Słuchaj, cztery ekipy mnie chciały. Dzwonili codziennie.
Nowe życie stało przede mną otworem. Wystarczyło po nie sięgnąć. Serio? Tak. Beth rozpierała duma. Mówiła koleżankom, innym zawodniczkom, no wszystko. Mój brat zagra w Premier League. Chyba bardziej się z tego cieszyła niż ja. W jednej chwili jest przy mnie, a w drugiej jej nie ma. Kiedyś wszędzie za mną latała. Była hałaśliwa, trochę wkurzająca. Nagle wszędzie była dziura. Olbrzymia, czarna dziura wszędzie wokół. A chwilę potem kluby przestały dzwonić. Czułem tylko pustkę. Długi czas. I kiedy poszedłem do tego magazynu, spotkałem ciebie. Naprawdę mi pomogłaś, Sid. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Cokolwiek stanie się po turnieju. Jesteś moją siostrą. No dobra, to lecimy z meczem półfinałowym i jak już pewnie znacie moją taktykę, najpierw bramki, później pajacowanie. Tutaj w ogóle na bramce jest Big T, więc zobaczymy, jak będzie bronił. Czy lepiej, czy gorzej od Sid? Ale ładnie rozegrane. Jednak Big T na posterunku. Spróbujmy może go pressingiem bardziej tam potraktować. Ale czemu tutaj nikt nie kryje? Halo, no nie może być takiej dziury tutaj na tej stronie. Patrzcie. Jest, padło! Przełamane ręce Big T. No i mamy brameczkę na 1-0. Z lewej nogi jeszcze strzeliłem, patrzcie na to. Tym razem się jednak nie udało. To już była prawa noga. Patrzcie, jak jest dobrze ustawiona. No kurczę, on lepiej broni, serio. Półfinał wydaje mi się, że jest najtrudniejszy spośród tych wszystkich spotkań. 1-0 dopiero. Chyba, że teraz coś się zmieni. Spróbujmy. Big T, możesz... O, czekajcie, rzut rożny. Rożny jest zawsze spoko, pamiętajcie. Chyba, że na bramce jest Big T. No weźcie go z tej bramki, co goś broni. Teraz jeszcze dobra sytuacja i mamy 1-1. Patrzcie, już myślałem, że to znowu nie wpadnie. 2-1 i z voleya Jen. Czyli to jest ta, którą chyba jako ostatnią do... Ty zdąży ona w końcu, już nie wiem teraz. Dawaj, Big T. Jeszcze raz mi obroń po prostu i nie będziesz już big. Dobre podanie, sam na sam. Ale to ładnie zrobił, szanuję cię gościu, teraz naprawdę cię szanuję. Piękne to było, ale w ogóle dobre podanie poszło, widzieliście? Wow. No i mamy 3-2, ale w porównaniu do tego, jak on broni, a jak broni Sid, to naprawdę jest duża różnica. Jestem ciekaw, czy ich na finał nie zmienić, bo przecież mam Big T, siedzi na ławce. Jest, jest dobitka. Jemu to naprawdę albo po dobitce, albo to musi być taka bardzo czysta sytuacja, żeby wpadło.
No widzicie? Z metra mu nie można trafić, ale jak się dobija, no to wtedy jest spoko, jest 5-2, czyli tak, muszę uderzać byle jak na bramkę i później dobijać po prostu i taki jest sposób na Big T i na bramce. Strasznie mi się w ogóle ten trik podoba, naprawdę jest bardzo fajny. To jest jeszcze fajne, w ogóle to podbicie. Cyk, cyk. Nie, proszę, nie traf. Przepraszam, sorry, nie moja wina. Znaczy moja. Zachciało się szpanować, kurczę, paszport brazylijski się włączył. Od razu, gwiazdorstwo i tego typu rzeczy, a tu się skończy w tym momencie. Odliczanie już trwa, więc koniec tego spotkania i czas na wielki finał. Oby tam Big T nie był na bramce i będzie dobrze. Kurczę, jak patrzę, to ten Big T ma 75 też. Ale bronił mega. Tak, zaszliście daleko. Jeszcze tylko jeden mecz? Tak. To wystrzeliło twój kanał w kosmos, co? Tyle świetnego materiału. Najlepszy sposób na sławę. Serio? Myślisz, że o to mi w tym chodzi? Pewnie. No a niby o co jeszcze? Stary. O wszystko inne. No to lecimy z wielkim finałem. Trzeba tutaj utrzeć nosa paru ziomkom, więc... Na tym się skupmy i na początku, jak zawsze, pod wynik oczywiście. Ole to obronił! Dobra, ale spokojnie, jest rzut rożny, wiecie co to będzie. Tym razem nie wpadło. Kurczę, no druga dobra sytuacja i po raz drugi nie wpada nic, ale zobaczcie, ile teraz ma miejsca ten łysy skubaniec, który mnie denerwuje. Kurczę, dobrze broni. Najważniejsze, żeby strzelić pierwszą bramkę w miarę szybko. Patrzcie, no nic nie wchodzi na razie. Dobra, strzel to gościu teraz. Proszę was, strzelcie to. No co to za kosmita jest na tej bramce? Trzeba mu nosa utrzeć tutaj porożnym. Tak jest, świetna asysta. Uff, 1-0, ale kurczę, ciężko. Wujek Patryk odpalony, jak nic. Dobra, strzelimy w końcu z tego rożnego. Kurczę, szkoda. Jeszcze jeden rzut rożny. Jeszcze raz. Gdzie biegniecie? Gdzie biegniecie, wariaci? No nie, no dwa słupy, jest gol. Co to się w tej serii dzisiaj dzieje? To jest odcinek finałowy i dzieje się totalnie wszystko. Dlaczego takie ładne akcje nie wchodzą? Powiedzcie mi, wszystko co mi najładniejszego tutaj wyszło w dzisiejszym odcinku kończyło się na poprzeczce. No i pięknie, 4-0, ale z nimi to po prostu gram na full, skupiony jestem jak nigdy, bo trzeba im tyłek skopać. Końcówka tego spotkania, jeszcze rzut rożny dla naszych przeciwników, ale z tego nic nie wynika, spróbujmy to zagrać w ten sposób. Zdążę jeszcze do piłki? Nie, jednak nie, ale będzie chyba dla nas rzut rożny. Przepraszam, wyrzut z autu, dobra, dawaj tutaj, podaj. No podaj! Tyk. Nie, to miał być strzał, ale mi skończył. Mistrzowie świata! Dzięki tobie, stary. Nie, Sid. Dzięki nam. Daj spokój. Nie odbieraj sobie. Tak!
Hej, Ref. To twoja chwila. Ref, brawo. To była poezja. Gdzie postawisz puchar? Ej, to nie jest mój puchar. O nie, to nasz puchar. A tak w ogóle, to jego też. Serio. Jego pomysł, jego zespół. Jay-Zinio. Niesamowite. Słuchaj, chłopie, szukam kogoś, kto zajmie się moim ulicznym turniejem. A taka legenda jak ty, to byłoby coś. Wspólne zdjęcie. Spoko. Tylko zwycięzcy! Ej, stary, chodź do nas. Serio? Pewnie. Stańcie blisko. Te, zwycięzcy. No idź. Szkoda w ogóle, że nie mogę rekrutować tutaj żadnej osoby z tej ekipy, ale później jak będę już rozgrywał sobie mecze dalej po tym trybie fabularnym, to pewnie mi się to wszystko odblokuje. Yo, Jay jest w budynku. Spóźniłeś się. A to nowość. Coś ci powiem. Jedyny raz, jak byłem punktualny, wyszło dość krzywo. Tak. Słuchaj, ja powinienem być na lotnisku w tym momencie. Z Viniciusem? Tak. Nieźle. No, stary, czuję, jakbym znów stawiał pierwsze kroki. Hej, ty gadałeś już z Bay, no wiesz, o kontrakcie? Nie, jeszcze nie. No i spoko. Słuchaj, ulica wciąż jeszcze może cię wiele nauczyć. Poczekaj chwilę. Wiesz, pograj sobie jeszcze, pozwiedzaj świat. Poucz się trochę. Okej? Ona poczeka. Słuchaj, jesteś za dobry. Tak, tak. Co? Wow! Stary, co to jest? Przestań. Do zobaczenia, Ref. Na razie. Fabuła ukończona, to już jest koniec. No i co, podobało wam się? Mam nadzieję, że tak. Ogólnie myślę, że pogram sobie jeszcze w Voltę, ale czy to będzie na live'ach, czy zrobimy jakieś pojedyncze odcinki, nie mam pojęcia. Przyjrzę się temu i dajcie znać pod spodem w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć właśnie, jeśli chodzi o Voltę jeszcze. No i mamy tutaj też ligę Volta, więc będzie można może to przetestować. O, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Po pokonaniu legendy będzie można ją dodać do składu. Aha, czyli teraz trzeba ich pokonywać i dodawać do składu. To też jest spoko opcja. Nie byliśmy jeszcze w ogóle na przykład w Afryce. Jeśli chodzi o pozostałe kontynenty, to najbardziej rozbudowane tutaj mamy już Amerykę Południową. No cóż, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za tą serię. Czy była ona lepsza od serii z Hunterem, czy nie, to wy ocenicie najlepiej. Więc myślę, że mi się podobało, bo ja bawiłem się fajnie, kilka niedoróbek było, o których wam powiedziałem, ale myślę, że koniec końców to fajna odskocznia i fajnie można spędzić sobie czas i rozegrać własną historię właśnie w tym trybie fabularnym. Widzimy się już jutro o godzinie 16, już normalnie. Mieliśmy teraz dzień opóźnienia, no dlatego, że chciałem jednak trzymać już to wszystko w godzinach 16:00, a nie 18:19 i tak dalej, więc ten jeden dzień obsuwy był. Pamiętajcie, że też na kanale Fortuny pojawił się materiał, ten vlog, o którym wam powiedziałem. To byłoby na tyle, wbijajcie na mój kanał główny, na kanał Fortuny, oglądajcie wszystko, co tam macie. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, na razie, no i piona!